Witam Was serdecznie. Nie znam dokładnie koncepcji prowadzenia tego naszego spotkania. Myślałem, że Szymon mi tutaj trochę pomoże, ale okej. Chciałbym Wam przedstawić koncepcję połączenia geopolityki, sentymentów oraz podejmowania decyzji na rynkach. Aby móc jasno zrozumieć, co się dzieje i jak można spekulować, należy się cofnąć do przeszłości i wziąć pod uwagę, dlaczego 40-50 lat temu Ameryka podjęła takie i nie inne decyzje. Tematem naszej rozmowy jest też wojna handlowa, która ma teraz miejsce. Postaram się Was przekonać do tego, że ta wojna była zaplanowaną decyzją, wojna handlowa była zaplanowaną decyzją i jest konsekwencją realizowania polityki Stanów Zjednoczonych. Także najpierw może pokażę Wam, jak istotne dla nas wszystkich są wydarzenia geopolityczne oraz dane makroekonomiczne. I tutaj mamy dla przykładu wzrost wartości dolara po tym, gdy w stosunku do rubla, po tym, gdy Donald Trump napisał tweeta odnoszącego się do Rosji w oparciu o użycie broni chemicznej. Ja osobiście uważam, że tam nie została użyta broń chemiczna, ale musiał być jakiś powód, żeby wprowadzić i wejść tam z ingerencją. Trump musiał również osłabić rosyjskie zapędy imperialne. Także tutaj na wykresie bardzo łatwo widzimy, jak jeden tweet jest w stanie ruszyć wykresem. Tutaj widzimy ruch ceny na S&P 500 po tym, jak świat dowiedział się o wyborze Donalda Trumpa. Reakcja była oczywiście dynamiczna, potem powrót do koncepcji. Natomiast była to dynamiczna reakcja. Osoby, które starają się obserwować na bieżąco wydarzenia makroekonomiczne, dane makroekonomiczne oraz ogólną sytuację geopolityczną, są w stanie łapać tego typu przypadki. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować swojemu znajomemu Darkowi, który przygotował dla mnie te slajdy. Ja niestety nie miałem czasu, żeby tego zrobić. Kolejny slajd, wykres euro do dolara. Też wybór Trumpa. Widzimy dynamiczna reakcja, następnie spadek. Osoby, które grały scalping i które zakładały wybór Trumpa lub jego przegraną, mogły na tym ruchu bardzo ładnie zarobić. Obecny temat, do którego w głównej mierze będę chciał, o którym będę chciał powiedzieć, dlaczego jest ta wojna handlowa, no to widzimy, że na szczycie G20, a po szczycie G20 dostaliśmy informację o tym, że Stany dogadują się z Chinami i na razie przez 90 dni będzie zamrożenie dalszych taryf celnych. Rynek zareagował na to pozytywnie, po czym Trump jednego tweeta mówiącego o tym, że trzeba płacić za współpracę i że Ameryka dalej będzie wielka i dalej będzie bogata, no i rynek zareagował negatywnie, bardzo mocno skorekcił ten pierwszy ruch. To jest ciekawy przypadek, kiedy dowiedzieliśmy się o ataku, według mnie niby ataku chemicznym przez rządy Asada w Syrii. Trump też tweetem poinformował o tym, że Ameryka dokona prowizorycznego ataku na Syrię. Jeżeli ktoś z Was znał język arabski lub obserwował dzienniki, wydaje mi się, arabskie, to już w weekend flota czarnomorska odpłynęła na kilkadziesiąt mil od wybrzeży Syrii. My oczywiście o tym nie wiedzieliśmy w naszych dziennikach, natomiast bardzo łatwo można analizować to w ten sposób, że Rosjanie dostali informację o tym, że taki atak będzie. My do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, że taki atak będzie, prawda? Oni powiedzieli nam w weekend, że do takiego ataku może dojść.
No i cena ropy po decyzji w poniedziałek wystartowała bardzo dynamicznie, 10% up. Osoby, które obserwowały sytuację na Morzu Śródziemnym i zamieszanie między Ameryką i Syrią, mogły się domyśleć, że taki atak będzie miał miejsce. Także na przykładzie tego wykresu i na przykładzie obserwacji wzajemnych relacji pomiędzy mocarstwami oraz tego, jak mówią i co mówią media, możemy zauważyć, że świat, który my znamy, to jest jedno, a w prawdziwym świecie dzieją się dużo inne rzeczy. I osoba, która nadzoruje na stałe tego typu wydarzenia, może mieć bardzo mocną przewagę. To jest TAL. Tutaj mamy protesty w Libii i wybuch arabskiej wiosny. Dynamika. Tutaj mamy wybuch w Fukushimie. Bardzo widzimy, uran otworzył się ogromnymi spadkami i trend został komentowany. Żaden bank centralny nie ma wpływu na tego typu wydarzenia. To są sytuacje geopolityczne, czy też w tym przypadku katastrofalne. Niemniej reakcja rynków, jaka była, taka była. Istnieje teoria bardzo spiskowa, że atak na wybuch i przegrzanie rdzenia w Fukushimie to nie był przypadek. To była celowa robota, ponieważ Nissan chciał wprowadzić całą gamę nowoczesnych samochodów, które miały dużą, większą przewagę niż europejskie auta. Czy to prawda? Tego nie wiem. To jest teoria spisku. Za 10-15 lat się dowiemy, czy była to prawda. Osłabienie liry też po komunikacie Trumpa, kiedy skrytykował działania Erdogana i kiedy powiedział, że Turcja podejmuje tu decyzję i być może system finansowy zacznie traktować Turcję mniej poważnie. To oczywiście widzimy, jak mniej poważnie ją potraktował i jak silnie osłabiła się lira w ciągu 6 miesięcy. Tutaj podobnie akcje na tureckiej giełdzie, ETF-y. Nowe wydarzenia, które mają miejsce do dzisiaj, o których też opowiem. Konflikt na Ukrainie. Moment aneksji Krymu, czy też działań na Krymie, bardzo silny spadek rosyjskich indeksów. Decyzja referendalna o pozostaniu lub opuszczeniu Unii Europejskiej, bardzo silna reakcja na jednej świeczce. Widzimy ogromny skok, potem kontynuacja pierwotnych założeń. Ponowna sytuacja, to były pierwsze decyzje o tym, że Wielka Brytania będzie chciała opuścić Unię Europejską. Dynamiczny spadek. A to był akurat wybór Bolsonaro na prezydenta Wielkiej Brytanii, Brazylii, przepraszam. Jak widzimy, reakcja rynku bardzo silna. Także podsumowując te kilka slajdów, widzimy, że różnego rodzaju decyzje geopolityczne mają bardzo silny wpływ na zachowanie się indeksów, surowców, walut. I osoby, które na bieżąco analizują tego typu działania, monitorują, mają tą przewagę. Natomiast dlaczego się tak dzieje, że geopolityka ma bardzo mocny wpływ na nasze życie? Czy to jest przypadek, czy też nie? Ja będę starał się udowodnić, że to nie jest przypadek. I obecna wojna handlowa bardzo jasno to potwierdza. Postaram się Wam opowiedzieć o koncepcji rozwoju Chin, próbie niszczenia Rosji przez Amerykę, w strategii 10, 20, 30, 40-letniej. Problem, którego ludzie nie biorą pod uwagę, jest taki, że my w naszej polskiej rzeczywistości mamy strategię czteroletnią. Strategia czteroletnia oparta jest o wybory od wyborów parlamentarnych do wyborów parlamentarnych. Amerykanie, niezależnie od tego, czy rządzi demokrata, czy republikanin, mają swoją strategię, którą konsekwentnie realizują. Także strategia amerykańska, która powstała około 40 lat temu, opierała się o klasyczny podział światu na Heartland i na Rimland, w którym kluczową rolę na zarządzanie całym światem
ma kontrolę nad Heartlandem, a żeby badać Heartland, należy mieć dominującą pozycję na Rimlandzie. Ta koncepcja jest dużo starsza niż 100 lat tak naprawdę. Kiedyś robili ją Brytyjczycy, którzy zauważyli pewną zależność. Otóż każdy kraj, który posiada kontrolę nad wodami, morzami, oceanami, ma absolutną kontrolę nad handlem. Kiedy Wielka Brytania miała dużą flotę, wtedy kontrolowała cały świat, kontrolowała Azję Południowo-Wschodnią. Później straciła ten prym, Hiszpania trochę dała się we znaki. Nie chciałbym Państwu opowiadać strasznie głęboko, jak wyglądały losy wzajemnych zależności pomiędzy Hiszpanią, Wielką Brytanią, Ameryką. Chodzi o sam koncept władania morzami, oceanami. Czyli ten kraj, który włada flotą i handlem międzynarodowym morskim, tym jest numerem jeden na świecie. Także Ameryka, która po II wojnie światowej stała się numerem jeden na arenie międzynarodowej, zauważyła, że kontrolowanie strategicznych miejsc, takich jak Kanał Suezki, cieśniny na Morzu Południowo-Wschodnim, są kluczem do dominacji nad światem, czyli handlu nad światem. A ten, kto kontroluje handel, ten jest numerem jeden. Więc wtedy podjęto bardzo ważną decyzję, żeby rozwinąć Europę Zachodnią. Niestety nasz kraj nie został rozwinięty, bo był pod wpływem Związku Radzieckiego. I plan Marshalla, dzięki któremu Europa Zachodnia dostała miliardy dolarów, jednoznacznie ukierunkował działania Europy Zachodniej rękoma Ameryki na rozwój Chin. Stało się to dlatego, że Amerykanie mieli koncepcję, w której żeby być numerem jeden przez kolejne 100 lat, muszą wykorzystać podstawową zasadę sztuki wojennej, czyli skłócić numer 2 i numer 3. To jest podstawowa zasada sztuki wojennej. Więc postanowili, a ponieważ wtedy Rosja była rywalem Ameryki i była zimna wojna, najprostszym sposobem ewentualnego zniszczenia Rosji było rozwój któregoś kraju będącego sąsiadem Rosji i kontrolowania go w taki sposób, ażeby w odpowiednim momencie móc rękoma tego kraju zniszczyć swojego wroga numer 2, czyli w tym przypadku Rosję. Powodem tego działania jest najważniejszy element w handlu, czyli surowce. Prawda jest taka, że cały świat opiera się o surowce. Tam, gdzie są surowce, tam jest handel. Tam, gdzie jest surowce, jest rywalizacja o te surowce. Największym na świecie zbiornikiem surowców, mimo tego, że nie widać na tej mapie, jest Rosja. W tym miejscu przebiega Ural i Rosja pomiędzy Uralem a Kamczatką ma w mojej ocenie nieograniczone ilości złota, złota też, nieograniczone ilości ropy. Wszyscy uczyliśmy się w podręcznikach, że ropa skończy się mniej więcej w 2015 roku, być może w 2020 roku. Dzisiaj wiemy, że ropa się nie kończy. To są oficjalne złoża ropy w Rosji. Natomiast są też informacje nieoficjalne, do których niestety ja nie mam dostępu, ale takie mapy widziałem. Rosja jest jednym wielkim zbiornikiem węglowodorów. Dlatego koncepcja amerykańska polegała na tym, że rozwijając naród jednomiliardowy, wykorzystają drugą zależność funkcjonującą na całym świecie, niezależnie od narodowości, od kultury, czyli żaden naród, żaden człowiek nie lubi obniżać swojego statusu. Amerykanie założyli, że jeżeli rozwiną gospodarkę chińską, naturalnie ludność chińska po pewnym czasie oczywiście zacznie się bogacić. Gospodarka chińska będzie mogła się rozwijać tylko i wyłącznie dzięki dostawom różnego rodzaju surowców, które Ameryka na tych cieśniniach będzie mogła strategicznie kontrolować. W momencie, kiedy powstałyby napięcia między Ameryką i Rosją, Ameryka bardzo prostym ruchem mogłaby odciąć dostęp surowców do Chin, kontrolując te cieśniny, strategiczne cieśniny, i wtedy ponad miliardowa według założeń ludność chińska nie chciałaby cofnięcia resetu swojego statusu i w naturalny sposób sięgnęłaby do największego skarbca na świecie, czyli do Syberii.
Oni wykorzystaliby też kolejną zależność, która wynika z ludności, która żyje na tej części Rosji. Ludność żyjąca na wschód od Uralu to jest ludność czysto azjatycka. To nie są tacy Rosjanie, którzy żyją na tej części i automatycznie utożsamiają się z Mongolią, z Kazachstanem i ogólnie z ludami europejskimi. Tą koncepcję wymyślił Polak Zbigniew Brzeziński, który był doradcą prezydenta Cartera. Ameryka wymusiła na prężnie rozwijających się gospodarkach europejskich inwestycje w tej części świata, w Chinach. Mogli europejskie firmy niemieckie, francuskie, brytyjskie, mogły inwestować pieniądze na przykład na Białorusi, gdzie koszty produkcji były porównywalne z Chinami, natomiast wybrano Chiny właśnie dlatego, żeby mieć siłę do ewentualnego zniszczenia Rosji. Amerykanie nie wzięli pod uwagę tylko jednej rzeczy, że Chiny mają zupełnie inną mentalność niż Europejczycy lub też Anglosasi. I Chiny konsekwentnie przez wiele lat rozwijały swoją gospodarkę, nastawioną oczywiście na eksport i wynikające z bardzo niskich kosztów produkcji. Natomiast 10 lat temu nastąpiły bardzo istotne zmiany. Chiny zaczęły troszczyć się o wzrost wewnętrznej gospodarki, ustabilizowanie siły wewnętrznej gospodarki. Zaczęli bardzo mocno inwestować w Afrykę Środkową, ogólnie w całą Afrykę. I zaczęli inwestować też w Amerykę, wykupując ich obligacje. Chiny są największym udziałowcem obligacji amerykańskich. 20% papierów dłużnych amerykańskich jest teraz w rękach Chin. Więc jest to, niektórzy ekonomiści uważają, że jest to silna karta przetargowa, inni ekonomiści uważają, że to nie jest karta przetargowa. Ja nie chciałbym rozwijać tego wątku, bo to jest wątek na wiele godzin tłumaczenia zależności makroekonomicznych. Postaram się Wam pokazać, dlaczego decyzje geopolityczne wynikające z tej koncepcji są istotne dla naszego zachowania. Otóż w momencie, kiedy Chiny usypały sztuczne wyspy, które zaznaczone są tutaj w tym miejscu, Ameryka straciła przewagę wynikającą z ich floty morskiej i tak naprawdę stracili kontrolę nad handlem międzynarodowym morskim. Więc pierwotna koncepcja, w której Ameryka mogłaby kontrolować dostawy surowców i eksport surowców chińskich na cały świat, może nie legła w gruzach, ale stała się bardzo napięta. Przy okazji Chiny zrobiły bardzo mocną ekspansję na sąsiednie kraje. Całkiem niedawno mogliśmy usłyszeć o tym, jak prezydent Filipin jawnie śmieje się z Ameryki i mówi, że Ameryka nie będzie im dyktowała, co mają robić. Proszę zauważyć, że żaden kraj tak po prostu nie mówi. Nie mógłby sobie pozwolić na takie zachowanie. Filipiny na pewno dostały bardzo dobre warunki od Chin, co pozwoliło im powiedzieć, Także w ogólnej koncepcji Ameryki, koncepcja amerykańska się rozsypała po tym, kiedy wyspy Spratly powstały. Na tych wyspach powstały bazy militarne chińskie po to, żeby móc odeprzeć ewentualny atak na flotę chińską, czy też flotę, flotę statków cywilnych, handlowych, eksportujących towary i przywożących surowce. Dlatego właśnie Chiny podjęły decyzję o budowie szlaku morskiego do Europy oraz szlaku lądowego do Europy. Na niektórych ilustracjach ten szlak wygląda minimalnie inaczej. O tak wygląda. Punktem kulminacyjnym, w którym Ameryka musiała podjąć decyzję silnej ingerencji w tą sytuację, było kupienie jednego portu handlowego w Djibouti. Podczas gdy Ameryka kontroluje kanał Suezki, Chińczycy zaczęli kontrolować to miejsce. Więc kontrola nad kanałem Suezkim wcale nie jest dla Ameryki strategiczna, skoro żaden statek nie płynie tym obszarem. Więc role na arenie międzynarodowej całkowicie się odwróciły. No i Ameryka musiała podjąć decyzję, czy wykorzysta swój potencjał militarny i swój potencjał gospodarczy i wygra konflikt z Chinami,
drogą militarną, bardzo kosztowną drogą, na ten moment dla nikogo nieopłacalną. Pod względem strategicznym bardzo trudno dla Ameryki, bo dużo łatwiej działa się na swoim basenie i na swoim kraju, dużo trudniej na dalekich rubieżach. Dla Ameryki Chiny to są dalekie rubieże. Militarnie koncepcja jest bardzo trudna. Mogliśmy to zauważyć wcześniej we wszystkich konfliktach w rejonie Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że skuteczność armii amerykańskiej i ich przewagi topnieją właśnie z uwagi na to, że są daleko od własnego domu i percepcja i dźwignie umożliwiające im działanie na swoim terytorium jest zupełnie inna w tym obszarze. Także Donald Trump podjął bardzo mądrą, ważną decyzję o tym, że nie będzie z Chinami walczył militarnie, tylko będzie z nimi walczył w sposób gospodarczy. Postaram się wyjść z tych slajdów i postaram się włączyć pewną, pokazać Państwu grafikę, która pokazuje, jak wyglądał wzrost gospodarek. I ona uzmysłowi Państwu, dlaczego Ameryka musiała podjąć takie kroki, że to był ostatni gwizdek. Tej odezwy chyba wyrzucał to na... Tak. Ale możemy jeszcze raz obejrzeć. Zauważycie Państwo, no, szczególnie istotny jest ostatni element, w którym zauważycie, jak dynamicznie rosła chińska gospodarka i właśnie ta dynamika spowodowała, że Ameryka podjęła strategiczną decyzję o zrobieniu wojny handlowej. To jest moment, kiedy Chiny bardzo mocno weszły do gry. O, przepraszam. I teraz zobaczcie, za chwilę jeszcze raz włączę. Gdybyście byli strategami, pracowalibyście w pionie gospodarczym chińskim, musielibyście podjąć decyzję, czy wasza koncepcja, w której mieliście w strategicznym momencie odciąć rozwój Chin i sprowokować inwazję chińską na Rosję i te kraje miałyby się wzajemnie zniszczyć, czy to nie jest ważny moment, żeby to zrobić, prawda? Natomiast Amerykanie odkryli, że chińska armia nie jest taka słaba, jak myśleli, że jest słaba. Właśnie dlatego wybrali decyzję o pilnym... Okej. To może jeszcze raz. I przewiniemy. Okej. W momencie, kiedy Chiny zaczęły rosnąć w tempie kwadratowym, Ameryka zmieniła koncepcję współpracy z Rosją i z innymi krajami. Ok. Ten wzrost Chin i strata kontroli Ameryki nad morzami, oceanami spowodowała, że podjęto decyzję o wojnie handlowej. Z chińskiej perspektywy wojna handlowa jest dość problematyczna, dlatego że mocno rozwijająca się gospodarka chińska przez wiele, wiele lat w naturalny sposób weszła pewien schemat działania na bardzo wysokim PKB. I oni nie mogą pozwolić sobie na, nie powinni móc pozwalać sobie na recesję, dlatego w naturalny sposób muszą szukać szerokich rynków zbytu. Chiny Europę widzą w taki sposób,
Chiny Europę traktują jako półwysep. I Chiny mają pewną koncepcję, jak do Europy dotrzeć. Jeżeli Państwo dobrze widzicie, to w tym miejscu znajduje się Polska. Chiny w geopolityce musimy uwzględniać też właśnie geografię. Chiny naturalnie będą miały kilka kanałów dotarcia do Europy. Dwa będą przebiegały przez Polskę. I to jest element, na którym skupię się w dalszej części, o tym, jak my możemy wykorzystać sytuację oraz jak Ameryka musi zrobić zwrot w naszą stronę w koncepcie Trójmorza. Jakie przewagi dzięki temu jakie przewagi mogą mieć spekulanci? Więc tak, moi drodzy. W sytuacji, gdy Ameryka podjęła decyzję, w sytuacji, gdy Ameryka zauważyła, że coś nie jest tak i muszą wprowadzić wojnę handlową, wprowadzili potężne cła. Na ten moment cła nałożone na Chiny to jest 250 miliardów dolarów. Chiny w pierwszej fali odpowiedziały cłami na wysokości 60 miliardów dolarów, w kolejnej fazie cłami w wysokości 110 miliardów dolarów. W ogólnym bilansie Ameryka ma przewagę, jest 110 miliardów dolarów do przodu, natomiast firmy amerykańskie, które ucierpiały na tego typu taryfach, określiły swoje roszczenia wobec Ameryki, wewnętrzne roszczenia na 110 miliardów. Więc pomimo tych wewnętrznych roszczeń, albo powiedzmy ogólnych pretensji do Donalda Trumpa, Ameryka w tym konflikcie jest 30 miliardów dolarów do przodu. Nie jest taki spektakularny wynik, natomiast daje to przewagę. Już wiemy, że tempo rozwoju Chin znacznie spadło. Wiemy, że Chiny muszą coś zrobić, żeby w naturalny sposób eksport i swoją ekspansję przerzucić w mocniejszy sposób na Europę. W międzyczasie Niemcy, Europa Zachodnia podjęły strategiczne decyzje, w którym według mnie, mojej koncepcji, odchodzą od ścisłej współpracy z Ameryką. Oczywiście będą ją mieli, bo mają przeróżne kontakty i bardzo silne strefy wpływów amerykańskich. Natomiast Niemcy jednoznacznie zrobiły zwrot w stronę Rosji. Nord Stream był pierwszym jednoznacznym sygnałem na to, że Niemcy zaciskają swoją współpracę z Rosją, podczas gdy Rosja w dalszym ciągu teoretycznie jest konkurentem i przeciwnikiem Ameryki. Więc jeżeli kraj, który przez dziesiątki lat był kontrolowany i wspierany i współpracował z Ameryką, nagle odwraca się od takiej współpracy, powoduje, że Ameryka musi podjąć ważne decyzje, ważne kroki, które umożliwią w dalszym ciągu kontrolę Europy Środkowej i kontrolę przepływu towarów i usług pomiędzy Azją a Europą Zachodnią. Jak Państwo widzicie, w centralnej osi tego zwrotu znajduje się Polska, kontrolująca oś północ-południe. Przy okazji możemy pośrednio kontrolować oś południe-północ. Amerykanie zauważyli bodajże 4 lata temu, że Chiny wpompowały ogromne pieniądze właśnie w Ukrainę. Chiny borykały się z dość dużym problemem braku odpowiedniej ilości areału do produkcji, do utrzymania swoich plantacji surowców rolnych, po to, żeby po prostu wyżywić swój kraj. Dlatego Chiny zainwestowały ogromne pieniądze w Ukrainę. Ukraina ma najlepsze ziemie na świecie, ma czarne ziemię. Chiny uznały, że produkcja towarów rolnych na Ukrainie zabezpieczy ich potrzeby, potrzeby żywieniowych społeczeństwa. Ameryce się to nie spodobało, więc powstał Majdan, prawda? Ameryka po raz kolejny wykorzystała najprostszy mechanizm działający na świecie, czyli spróbowała wprowadzić zamęt. Taką sytuację, gdzie silny wykorzystuje zamęt w myśl zasady, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, widzimy od 30 lat na Bliskim Wschodzie. Nie bez powodu tam jest ciągły konflikt i nieprawdą jest to, co mówią media, że
Prawdą jest to, że co mówią media, że Ameryka jest najsilniejszym krajem na świecie, ma przewagę militarną miażdżącą wobec Rosji i Chin. Natomiast jak to się ma do rzeczywistości, kiedy Amerykanie są 10 lat w Afganistanie i nie mogą rozwiązać tego konfliktu? Więc coś tutaj nie gra. I należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten konflikt trwa po to, żeby wykorzystywać podstawową koncepcję kontrolowania całego Rimlandu. Jeżeli Ameryka kontroluje Rimland z tej strony oraz kontroluje Rimland z tej strony, to ma całkowitą kontrolę nad Europą i przy okazji Azją. Więc tak się właśnie dzieje. Co my, spekulanci, możemy mieć z tej koncepcji i jak geopolitycznie można wykorzystać tę sytuację? Kiedy minister Niemiec spraw zewnętrznych, powiedział Ameryce, że Ameryka nie będzie decydowała o zachowaniu Niemiec, a było to na kilka dni po tym, jak Ameryka nałożyła sankcje na Iran i powiedziała, że ten, kto będzie współpracował z Iranem, ten też będzie cierpiał. Niemcy mają bardzo mocne stosunki handlowe z Iranem. Niemcy odrzuciły ten koncept, dlatego że Rosja wspiera Iran. Naturalnym stało się, że koncepcja rozwoju Polski oraz koncepcja rozwoju projektu Trójmorza staje się jak najbardziej sensowna i jak najbardziej wiarygodna. To, co mówiłem 2 godziny temu z osobami, które znajdują się na tej sali, potwierdzeniem koncepcji wsparcia projektu Trójmorza, w którym Polska będzie miała podstawowe znaczenie i będzie kontrolowała tą unię, powiedzmy, handlową, czy militarną, jeszcze zobaczymy, było to, że Niemcy, które przez wiele, wiele lat wyśmiewały i dyskredytowały projekt powstania Trójmorza, czy też Międzymorza, poprosiły o dołączenie do koncepcji Trójmorza. De facto nasz kraj i pozostałe kraje wyraziły zgodę. Więc to jest w mojej ocenie absurd i świadczy o problemie, z jakim możemy się borykać. Natomiast świadczy również o tym, że jeżeli Polska w mądry sposób wykorzysta nasze strategiczne położenie na osi północ, południe, wschód, zachód, jeżeli postaramy się być języczkiem uwagi i balansować pomiędzy ogromnym kapitałem chińskim podczas budowy naturalnie szlaków, które, jak widzimy, przebiegają przez Polskę. Jeżeli zmienimy swój transport, infrastrukturę i zepniemy to z własnymi projektami budowy szlaków handlowych, widzimy, prawda, Via Carpatia, to Polska naprawdę ma szansę odnieść bardzo duży sukces. Pytanie, co z tym, czy nasi politycy to rozumieją? W mojej ocenie Polska wykonała bardzo mocny pivot w stronę Ameryki, niestety nie wykorzystując możliwości pieniędzy, wykorzystania kapitału chińskiego, który do nas mógłby popłynąć. Niemcy rozegrały to kapitalnie. Niemcy chcą współpracować z Chinami. Niemcy myślą bardzo pragmatycznie. Część zakładów, które miały być lokalizowane w Polsce, w centralnej części, już te inwestycje zostały przeniesione do Danii i też do Niemiec. Także pytanie, co my zrobimy z tym dalej? Ja w dalszym ciągu uważam, że uda nam się coś zrobić. Wsparcie amerykańskie w budowę Trójmorza nie ma nic wspólnego z pobudkami ideologicznymi ani sympatią do Polski. Ma tylko i wyłącznie podłoże ekonomiczne. Jeżeli Amerykanie pomogą Polsce zrobić Trójmorze i wpompują tutaj swój ogromny kapitał, przy okazji kapitał, czyli firmy amerykańskie, wejdą w ten rynek i zaczną kontrolować cały przepływ towarów, materiałów, oczywiście we współpracy z Polską i pozostałymi krajami Trójmorza, to w naturalny sposób przejmą kontrolę nad handlem pomiędzy Europą Zachodnią, częścią Europy wysoce konsumpcyjną, a Europą Wschodnią oraz całą Azją w ogólnej koncepcji. Dodatkowym elementem dla nas niezwykle istotnym jest to, że Europa, cała Europa, szczególnie Europa Zachodnia, umiera. Ja nie wróżę dobrze Europie w perspektywie 20 lat. Demografia jest dla nas nieubłagana i otworzenie granic dla imigrantów
przez kraje zachodnie w założeniu wsparcia gospodarki i rynku pracy, okazały się totalnym fiaskiem. Dzisiaj wiemy, że pomysł na otwartą imigrację i na wzrost produktywności Niemiec i pozostałych krajów jest coraz większym problemem. Dodatkowo strefa euro nie rozwija się w takim tempie, jakim zakładano. Dlatego właśnie Wielka Brytania jakiś czas temu podjęła decyzję o tym, żeby z Unii Europejskiej wyjść. Jak Amerykanie patrzą na tą sytuację i jak my, inwestorzy, traderzy, spekulanci, możemy czerpać z tego tytułu korzyści? W mojej ocenie Wielka Brytania podjęła decyzję albo korzysta z informacji, do których my najzwyczajniej w świecie nie mamy dostępu. Podjęła decyzję, że Unia Europejska nie jest w stanie w perspektywie 10 lat funkcjonować. Być może się rozleci. Być może dlatego Niemcy ściągają całe swoje złoto na swoje terytorium. Być może inne kraje ściągają całe swoje złoto na swoje terytorium. Ekonomiści i osoby zajmujące się makroekonomią mogłyby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dany kraj ściąga złoto i po co je ściąga. Czy być może prawdą jest, że niemiecka marka jest drukowana, czy też już jest wydrukowana i dlaczego Niemcy nie chcą strategicznie utrzymywania stagnacyjnej, czy też recesyjnej sytuacji w Unii Europejskiej. Musimy brać pod uwagę, że w cyklu koniunkturalnym zbliżamy się do recesji jak najmocniej. Dzisiaj na indeksach amerykańskich, europejskich widzimy te zachwiania. Niektórzy twierdzą, że to już jest kryzys, niektórzy jeszcze nie. Amerykańskie dane są sprzeczne. Według mnie Wielka Brytania podjęła decyzję, że bycie w Unii Europejskiej już nie ma sensu i łatwiej będzie im się przystosować do zmian, które nastąpią za x czas, niż być w Unii i wykonywać ich dyrektywy. Jako spekulant czy inwestor poczekałbym na sytuację, kiedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej całkowicie. A nie jest to kwestia jakby budowania imperium przez Wielką Brytanię własnego? Wielka Brytania na budowanie własnego imperium miała czas kiedyś i go nie wykorzystała. Ja wątpię, że ona jest w stanie odbudować swoje imperium. Natomiast strategiczna jest coś takiego jak mentalność narodów. Niektórzy mówią, że kapitał nie ma narodowości. To jest nieprawda, kapitał ma narodowość. Wielka Brytania jest przyjacielem Ameryki i w drugą stronę, mimo że nieraz słyszymy, że są jakieś niesnaski. Natomiast to są Anglosasi, tak samo jak Australia. Te kraje będą siebie wspierać wzajemnie w sytuacjach kryzysowych. Albo może inaczej możemy podejść do tej koncepcji. Możemy podejść tak, że jeżeli Wielka Brytania będzie miała bardzo poważne problemy, z uwagi na wyjście z Unii Europejskiej, giełdy polecą, handel poleci, PKB poleci, funt pewnie poleci. No to co zrobi Wielka Brytania? Wielka Brytania da bardzo dobre warunki handlowe, tak? Po to, żeby ściągnąć z powrotem kapitał. Jeżeli Wielka Brytania ściągnie kapitał i będzie mogła sama decydować o swoich cłach, swoich barierach, to naturalnie będzie mogła robić dużo lepsze interesy z Ameryką, czy też z Chinami, czy też z Rosją. Unia Europejska ich nie ograniczy. Sama koncepcja, ostatnio bardzo dużo słyszymy o tym, że współpraca pomiędzy Ameryką a Unią Europejską wcale nie układa się tak dobrze, jak mogłaby się układać. I Donald Trump dał już kilka tweetów, czy też kilka komentarzy, w którym skrytykował zachowanie Unii Europejskiej i zachowanie polityków rządzących w Unii Europejskiej. Także pomimo sojuszów, być może to jest ważny element rozumienia geopolityki, sojusze są tylko na papierze, a w rzeczywistości liczą się tylko pieniądze i handel, czy też surowce i handel. Kapitalnym przykładem jest Ukraina. Ukraina w 1992 roku była bodajże piątą armią na świecie i trzecią armią pod kątem posiadania potencjału nuklearnego. Gdyby dzisiaj Ukraina miała swoje głowice nuklearne, to podejrzewam, że Rosja nie aneksowałaby Krymu. Natomiast Rosja zaaneksowała Krym. Między innymi też dlatego, że Chiny bardzo mocno weszły na Ukrainę.
Wielka Ukraina dostała zapewnienia ze strony Wielkiej Brytanii oraz ze strony Ameryki, że w przypadku naruszalności granic Ukrainy, Ameryka, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania będą bronili właśnie tej nieruszalności. No i 4 lata temu naruszono granice, naruszono nietykalność terytorialną Ukrainy, wzięto sobie Krym i co się stało? Nic się nie stało, tak? Ukraina straciła Krym. I Ameryka, no co powiedziała, że nieładne zachowanie, rubel spadł, ale dalej się nic nie dzieje. Jaką sytuację mamy dzisiaj? No, co mogą zrobić spekulanci? Spekulanci mogą kupować bardzo tanio całą Ukrainę. Na Ukrainie są fabryki wysprzedawane za 10% wartości. Jeżeli ktoś posiada duży kapitał, no to może to wykorzystać. Ukraina będzie miała dużo zawirowań. Ukraina robi bardzo dużo pivotów na prawo i na lewo. Ukraina prosi Polskę o pomoc. Mimo, że mamy bardzo dużo niesnasek i niejasna jest sytuacja. Natomiast czy Polska powinna im pomóc? No tak, powinna pomóc, ale czy to powinna być pomoc taka z dobroci serca? No nie, to powinna być ekonomiczna pomoc. Powinniśmy dofinansować niektóre części Ukrainy, które etniczne są też bardzo propolskie i potem naturalnie czerpać z tego korzyści. W myśl koncepcji zarządzania kryzysem, w myśl działań amerykańskich, które obejmują wszystkie działania na całym świecie, w sytuacji, kiedy Ameryce coś nie układa, dokonują zamieszania w danej strefie, w danym obszarze świata, kontrolując to zamieszanie, czerpiąc z tego korzyści. Unia Europejska, sama koncepcja Unii Europejskiej działa w identyczny sposób. Unia Europejska i Niemcy, Francja, Włochy niegdyś, jako wspólnota handlowa, zauważyły, że najbardziej Niemcy, wykorzystując ich silną pozycję i otwieranie się na słabsze, niedorozwinięte rynki, pomagając niedorozwiniętym rynkom, tak naprawdę przyjmują nad tymi rynkami kontrolę. Dlatego nie na rękę naszym zachodnim sąsiadom są niektóre decyzje Polski, które prowadzą do uniezależnienia się Polski. I taką decyzją pomagającą uniezależnić się Polsce jest na przykład budowa centralnego portu komunikacyjnego. Taką decyzją jest udrożnienie Odry. Taką decyzją jest udrożnienie Wisły. Mamy piękną rzekę, która łączy całą Polskę od północy do południa, czy też od południa do północy, no i nic z tym nie robimy, prawda? Podczas gdy zachodnie kraje mają sprawność własnych rzek. Możemy sobie wyobrazić koncepcję, w której Polska przejęłaby kontrolę nad Trójmorzem. Boję się, że to będzie kłopotliwe, jeżeli skoro Niemcy dostały zgodę na być w tym projekcie, ale gdyby Polska wykorzystała tą możliwość i w ramach współpracy, pomocy z Ukrainą nawiązałaby strategiczną, wpompowałaby pieniądze w strategiczne inwestycje infrastrukturalne, łącznie z połączeniem Dniepru, potem drogą kolejową i z Wisłą, przez Bug na przykład, no to kto czerpałby pieniądze z tego handlu? No my byśmy czerpali pieniądze, prawda? I tak właśnie działają mocarstwa, kontrolują dane strefy. Kiedyś Ameryka kontrolowała Niemcy, teraz ta kontrola trochę zanika, bo Niemcy właśnie zrobiły ukłon w stronę Rosji i w stronę Chin. Sojusze nie działają, działają tylko i wyłącznie pieniądze. Podczas gdy Niemcy zaczęły budować Nord Stream z Rosją i wszystko było w porządku, w momencie, kiedy Polska rozważyła koncepcję budowy rury z Norwegią, przepraszam, nie pamiętam jej nazwy, no to wtedy niemieccy ekolodzy znaleźli problemy w budowie tejże rury, mimo że nie przeszkadza im rura leżąca obok między Rosją a Niemcami, prawda? Więc należy sobie jak gdyby porównać, jak wygląda strategiczna strefa wpływów. Jak my, spekulanci, możemy analizować dodatkowo tę sytuację? Sytuacja na europejskim rynku finansowym w obliczu recesji, w obliczu ciągłych problemów Deutsche Banku. To już nie jest tajemnicą, że Deutsche Bank ma problemy. Całkiem niedawno wyszło na jaw, że Deutsche Bank finansował pranie jakichś tam operacji niewłaściwych.
Europejski Bank Centralny niezgodnie z dyrektywami wykupuje obligacje banku, Deutsche Banku. Natomiast dlaczego Deutsche Bank jest bezkarny? Po pierwsze dlatego, że to jest niemiecki bank, a rządzi ten, kto ma przewagę, tak, ma pieniądze, Niemcy mają pieniądze, Niemcy swoją gospodarką najsilniejszą w Europie kontrolują Europę. Deutsche Bank też finansował większość inwestycji w branży naftowej, która miała miejsce w Europie, czy też firm europejskich, które dokonywały inwestycji na świecie. Także gdyby Deutsche Bank miał upaść, to jest czysto teoretyczna spekulacja z mojej strony, być może jest niewłaściwa, czas pokaże, kto miał rację, ale gdyby Deutsche Bank miał upaść, spowodowałoby takie zamieszanie na rynku finansowym, bankowym, europejskim oraz na prowadzeniu inwestycji naftowych, że cała branża naftowa europejska miałaby poważne problemy, a każdy, kto interesuje się wzrostem gospodarczym, wie, że bez ropy absolutnie nie ma szans na rozwój gospodarki. Więc podsumowując, ten wykład geopolityczny, który jest bardzo mocno okrojony tylko do pewnych zachowań, które mają miejsce na arenie międzynarodowej. Ja na ten moment skupiam się bardzo mocno na rozwiązaniu sytuacji na Ukrainie. W sytuacji, kiedy ten kraj upadnie i za jakiś czas zewnętrzny kapitał zacznie ten kraj podnosić według własnych zasad, będzie kapitalny moment na to, żeby inwestować w ten kraj, w aktywa tego kraju. Jeżeli chodzi o nasze Trójmorze, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Zobaczymy, jakie wewnętrzne interesy zrobi Grupa Wyszehradzka, jakie uzgodnienia zrobi Polska, Niemcy i Francja. Są różne stosunki bilateralne, które należy przestrzegać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekam bardzo mocno na Wielką Brytanię. Jeżeli wyjście Wielkiej Brytanii połączy się z ogólną recesją światową, oraz połączy się z supercyklem surowcowym. To też jest bardzo istotny element. Być może kiedyś o tym opowiem, albo Bogusz opowie o supercyklu. Cykl supercyklu surowcowego trwa mniej więcej 17-18 lat i cykl supersurowcowy zaczął się w 2001 roku. Mamy 2018 i 2019, także jest 18 lat. Zachęcam Państwa do poczytania o supercyklu surowcowym. Jeżeli nasz świat legnie w gruzach, nie chciałbym, żeby to jakoś bardzo pesymistycznie zabrzmiało, możemy zarobić bardzo dużo pieniędzy na spadku. Pytanie, czy będziemy w stanie wypłacić pieniądze z shortowania oraz potem możemy zainwestować w odradzającą się gospodarkę. W mojej ocenie odradzająca się gospodarka brytyjska po wprowadzeniu własnych podatków, własnych przepisów, własnych umów handlowych będzie bardzo dobrą okazją inwestycyjną i ja na to stawiam, na to gram. Na ten moment czekam, obserwuję. To chyba wszystko. Jeszcze ważna rzecz, jak gdyby, która została pominięta, ale problem z geopolityką polega na tym, że jest milion różnych wątków. I o ile na Morzu Południowym Chińskim widzimy Japonię, która była strategicznym sojusznikiem Ameryki, ostatnio zaczęła się uśmiechać do Chin, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O ile Chiny są tutaj, Ameryka straciła kontrolę, o tyle Tajwan jest ciekawym miejscem. Chiny uznają Tajwan za ich naturalną strefę wpływu. Tajwan niekoniecznie tak uznaje, natomiast Chiny być może dadzą niedługo bardzo dobre warunki do współpracy z Tajwanem. Tajwan jest krajem prężnie rozwijającym się, czy też miejscem prężnie rozwijającym się. Można pomyśleć o inwestycjach w Tajwanie. Jeżeli Chiny wytrzymają wojnę handlową z Ameryką i wezmą pod swoją opiekę albo nawiążą strategiczną współpracę z Tajwanem, będzie to ciekawe miejsce do inwestycji. Ostatni bardzo ważny element, który należałoby przenieść na zupełnie inną dyskusję, to jest kwestia właśnie zamieszania na Bliskim Wschodzie oraz Indii. Według mnie
Indie będą największym beneficjentem zamieszania pomiędzy Chinami, Stanami, Rosją i w międzyczasie całym Bliskim Wschodem i całą Europą Zachodnią, czy też całą Europą, dlatego że ten kapitał, który jest teraz w Chinach, on będzie musiał gdzieś popłynąć. W Indiach też jest, nie pamiętam, ale już jest ponad miliard ludzi, prawda? Czy jeszcze nie jest? Miliard dwieście? Właśnie, jest tanio. To jest kraj, który zna język angielski. Wiele krajów inwestuje w Indiach. Indie mają rozwijającą się gospodarkę, mają kraj biedny, który naturalnie będzie bardzo mocno parł do rozwoju. Już dzisiaj możemy zauważyć, że po rozpoczęciu konfliktu pomiędzy, handlowego konfliktu pomiędzy Ameryką i Chinami, część firm, które w Chinach miały swoje fabryki, przeniosła te fabryki do Tajlandii i do Indii. Także ja patrzyłbym na Indie, dodatkowo Indie mają strategiczną pozycję, widzimy tą strategiczną pozycję na mapie, prawda? Cały ten rejon jest zależny od Chin. Dodatkowo Chiny mają kapitalną pozycję geograficzną. Raz, że przepłyną koło Indii te statki z rejonu Azji Południowo-Wschodniej, czy też z Chin, jeżeli dalej będzie produkcja. Dwa, Chiny nie muszą się o nic martwić. Dlaczego? Dlatego, że geografia im pomaga się nie martwić. Chiny mogą martwić się tylko i wyłącznie, gdyby kiedykolwiek doszło do inwazji militarnej jakiegoś wroga. No to od strony Chin, no to tylko na tym przejściu płaskowyżu mogą się martwić, prawda? Żadne wojska konwencjonalnie nie przyjdą z tej strony. Nie mają szans. Więc ja uważam, że Indie się bardzo fajnie rozwiną. To jest nasz basen. Pokazywałem to bardziej z perspektywy naturalnego szlaku, który będzie przebiegał tą drogą obok Morza Kaspijskiego i będzie dochodził do Polski. Tutaj mamy Morze Czarne i Morze Azowskie i ten strategiczny punkt, w którym doszło do konfliktu teraz pomiędzy Rosją a Ukrainą. W mojej ocenie przepłynięcie statków ukraińskich przez tą cieśninę bez zgłoszenia stronie rosyjskiej o tej przeprawie było wcześniej uzgodnione tylko i wyłącznie po to, żeby stworzyć tam zamęt. Poroszenko według mnie bardzo silnie współpracuje z, wbrew pozorom, nie z Rosją, tylko z Ameryką. I po raz kolejny widzimy sytuację, w której zamieszanie w danym rejonie powoduje większą strefę wpływów dla krajów, które te zamieszanie kontrolują. I tylko tyle. To poznajecie, prawda? To jest, tutaj jest Djibouti, to jest bardzo strategiczne miejsce. Chiny kupiły ten port. Ameryka kontroluje ten port. Plus Rosja strategicznie od zawsze ma bardzo dobre relacje z Egiptem. Dlatego od wielu lat na Bliskim Wschodzie jest ciągły konflikt, no bo łatwiej zarządza się chaosem niż jasną sytuacją gruntowaną. W miejscach, w których sytuacja jest jasna i klarowna, w naturalny sposób ludzie dążą do rozwoju i naturalnie stabilizują swoje gospodarki, starają się grać do jednej bramki. Osoby pozbawione jasnej, klarownej sytuacji, żyjące w permanentnym niepokoju czy też zamieszaniu, są łatwiej kontrolowalne. Także Ameryce bardzo mocno zależy na tym, żeby w rejonie Bliskiego Wschodu utrzymywał się permanentny niepokój. Na tej mapie bardzo łatwo widać, że my Polacy nie musimy się w ogóle martwić o jakąkolwiek atak militarny ze strony południa. Jedyne miejsce, gdzie wojska konwencjonalnie mogą przejść, to jest Brama Morawska. Natomiast zarówno jak wojska, tak samo i handel do Europy musi przejść tędy. Nie ma innej opcji. Więc jeżeli dobrze to rozegramy, jeżeli ludzie, którzy mają pojęcie o ekonomii, o gospodarce, zaczną rządzić naszym krajem, to być może w perspektywie 10 lat daj Boże, będziemy liderem w Europie. Takie moje życzenie. To chyba było na tyle. Okej, to zacznijmy pytanie z YouTube'a. Czy myślisz, że Polska będzie krajem, który zostanie zmuszony do ataku na Rosję pod presją m.in. Stanów Zjednoczonych?
Ja uważam, że nie dojdzie do ataku między Europą a Rosją, dlatego że Ameryka wbrew pozorom nie ma tak złej sytuacji z Rosją, jak z Chinami. Niegdyś miała problem z Rosją, a teraz ma problem z Chinami. Także nie dojdzie do takiej sytuacji. Gdybyśmy mieli wykorzystywać sytuację strategiczną, to Polska ma kapitalny moment na atak Rosji i na atak Niemiec, bo konwencjonalne te dwie armie wcale nie są w dobrej sytuacji. Natomiast Rosja ma potencjał nuklearny, no i to by było dla nas zabójstwo. Tylko należy sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby gdziekolwiek na świecie w tych czasach tak strasznie napiętych doszłoby do użycia broni atomowej. Podejrzewam, że do tego nie dojdzie, a gdyby doszło, to spełniłaby się przepowiednia czy też sentencja Alberta Einsteina, nie wiem czy znacie, że nie wie jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa, ale czwarta będzie na maczugi. Więc myślę, że tak by się stało. Więc uważam, że nie. Polska nie zostanie zmuszona do konfliktu z Rosją, nie dojdzie do konfliktu z Rosją. Dlatego, mimo tego, że Polska ma różne niesnaski z Ukrainą, chodzi o sytuację po wojnie i sytuację z Wołyniem, Polska strategicznie musi wspierać Ukrainę, bo Ukraina naturalnie dla Polski jest strefą buforową i łatwiej być odciętym od, teoretycznie od wroga, chociaż Rosja wcale nie jest jakimś wielkim wrogiem Polski. Łatwiej mieć bufor bezpieczeństwa, niż go nie mieć, prawda? Wcześniej złe zarządzanie Polski i podmiotowa pozycja Polski w Europie polegała na tym, że obrona Polski była na linii Odry. Należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo miały bronić polskie wojsko. Czy tej części Europy, czy może tej części, w której my się znajdujemy, prawda? Dodatkowo bazy wojskowe amerykańskie mocno blokowane w Rumunii i w Europie Zachodniej w swoich planach pomocy w razie konfliktu militarnego mówiły, że są w stanie zmobilizować swoje jednostki i w relatywnie tym samym czasie broni swoich partnerów z NATO, sojuszników, czasowo mniej więcej na linii Odry. Dzisiaj świat się zmienia. W momencie, kiedy Polska podpisała kontrakt na zakup rakiet, a wojna być może miałaby raczej wygląd wojny informatycznej, cybernetycznej, odcięcia energii. Wszyscy jesteśmy zależni od energii. Jeżeli padnie energia na całym świecie, no to wojsko niewiele zrobi, prawda? Nie ma wojny bez łączności. Więc zakup, proszę sobie wyobrazić, jaka jest siła i jaki jest brak siły w rosyjskiej armii. Zakup, decyzja o zakupie rakiet Patriot, umiejscowienia tych wyrzutni w bardzo strategicznym miejscu dla Polski, czyli dla przesmyku Suwalskiego. Z tej strony Rosja może przyjść do Polski, przepraszam. Decyzja o ulokowaniu rakiet Patriot w tym miejscu spowodowała, że Rosja ze swojej strefy, ja nie podpowiem Państwu z której strefy, w którym miejscu oni mieli swoje jednostki rakietowe, obronne, ale gdzieś w środkowej, północnej części Rosja przerzuciła te jednostki do obwodu kaliningradzkiego. Kontrakt na kilkadziesiąt rakiet dla Polski. Więc no, konwencjonalnie Rosja nie jest silna. A w starciu nuklearnym jest silna oczywiście. Mają najwięcej głowic. Między innymi mają te głowice, które Ukraina w 1992 roku na mocy ustaleń z Wielką Brytanią i z Ameryką oddała im. Gdyby ich nie oddała, no to dzisiaj Ukraina była w zupełnie innej sytuacji. No i dzięki temu możemy przejść płynnie do następnego pytania. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Zachodowi zależy na III wojnie światowej, natomiast Rosji zależy bardziej na pokoju? Nie. Nie zgadzam się z tą. Zachodowi nie zależy na wojnie. Chyba że wojna miałaby się rozegrać pomiędzy Zachodem a Europą Środkową, jako że Zachód traci wpływy w Europie Środkowej. To być może na takiej wojnie by jej zależało. Ale w sytuacji, kiedy miałaby... Mówimy o III wojnie światowej, tak? Tak. No to nikomu nie zależy na tym, bo wydaje mi się, że wszystkie kraje, które brałyby udział w tej wojnie, szczególnie w tej strefie bardzo wrażliwej, ucierpiałyby okrutnie. I dlatego właśnie Trump podjął decyzję o wojnie handlowej, bo w bilansie zysków i strat wojna handlowa
jest dla Ameryki dużo tańsza i dużo skuteczniejsza niż wojna konwencjonalna, militarna. No i dzięki temu możemy przejść znowu płynnie do kolejnego pytania. Jak uważasz, czy przerwa w wojnie handlowej została skasowana i czy jest możliwy scenariusz wyzwolenia córki CEO Huawei? Ciężko mi powiedzieć. Wojna handlowa została niby wstrzymana na 90 dni, tylko że dowiedzieliśmy się, że po prostu nie będzie nowych taryf, tak? I taryfy celne nie będą zwiększane, natomiast te, które są, obowiązują, tak? Za 30 dni zobaczymy, zatrzymali tą córkę, to zatrzymali, może wypuszczą, nie takich ludzi zatrzymywali i wypuszczali. Zatrzymali ją w Kanadzie i z tego, co kojarzę, to Ameryka poprosiła o ekstradycję tej kobiety na terytorium Ameryki. Nie czytałem wczoraj najnowszej wiadomości, więc nie jestem pewien, czy ona jest, czy już trafiła do Stanów, czy nie. Jeżeli trafiła, to należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie informacje zna na temat Huawei'a i jak silnie Ameryka i Europa była inwigilowana przez Chiny, prawda? Zobaczymy, jak to rozegrają. Jaki masz model komórki? Huawei. No właśnie. Ja jestem zadowolony. Dlatego pytam. Jestem zadowolony. Być może słuchają i być może wiedzą, że ja chcę handlować z Chinami, ja chcę, żeby weszli do Europy i żeby, wiesz, nas rozwinęli. Bo słuchajcie, jest jak gdyby takie założenie, niektórzy przeciwnicy pivotu na wschód, na Chiny twierdzą, że Chiny są takie ciche, spokojne, nie mają zapędów imperialnych, ale gdy już będą mieli kontrolę nad Europą, no to wtedy zacznie się, prawda? No ja nie widzę powodów, dla których Chiny miałyby zdobyć kontrolę nad Europą, a potem miałyby wprowadzić swoje wojska i niszczyć. No po co miałyby niszczyć handel, który by funkcjonował? Więc to by było gdyby sprzeczne. Chciałbym, żeby pieniądze z Chiński Bank Inwestycyjny, chyba tak się nazywa, został powołany do tego, żeby realizować inwestycje związane z szlakami handlowymi. Chciałbym, żeby pewien procent tych pieniędzy popłynął bardzo mocno przez Polskę. To są szlaki kolejowe, drogowe, które mają zmierzać do Europy. I Polska, widzicie, Warszawa, Łódź, 5 szlaków, wszystko się schodzi. Dlaczego mielibyśmy nie wykorzystać tego momentu? Dlatego właśnie jest robiony centralny port komunikacyjny, który odwraca rolę hubu komunikacyjnego i hubu logistycznego w Europie. Dlatego właśnie Niemcom jest to trochę nie na rękę. Dlatego na przykład w Unii Europejskiej nasi politycy głosowali za nierobieniem tej trasy Via Carpatia, twierdząc, że są to pieniądze wrzucone w błoto. Ja myślę, że to nie są pieniądze wrzucone w błoto. Jeżeli bylibyśmy w stanie skontrolować wszystkie towary, które przepłyną przez kanał Suezki, przez Morze Śródziemne, do Grecji, do Salonik, czy też do Morza Czarnego, do Rumunii, i potem miałyby sobie wrócić na północ lub rozjechać się trasami A2 na wschód i zachód, prawda? Kolejne pytanie z naszego czatu. Czy metale ziem rzadkich pomogą Chinom w walce z USA? Wydaje mi się, że tak. Natomiast to jest dla nas bardzo ważny temat, bo my też mamy metale ziem rzadkich i mamy je w ogromnych ilościach. Dlatego właśnie od wieku wieków Polska jest rozszarpywana na prawo i na lewo, bo jesteśmy mega bogatym krajem i tylko nie jesteśmy prawidłowo wykorzystywani. Metale ziem rzadkich pomogą Chinom, no bo jesteśmy w erze technologii, tak? Kiedyś była era kamienia łupanego, zmieniła się na erę brązu, era brązu przeszła w erę stali, teraz jesteśmy w technologiach, bez tych surowców nie ma rozwoju technologii. Dzisiaj chyba spełnia się koncepcja odchodzenia od energii z węglowodorów. Mój znajomy programista, który pracuje w jednym z zakładów niemieckich motoryzacyjnych, na bieżąco widzi, jak funkcjonuje ten rynek motoryzacyjny. W Niemczech już dawno zapadły decyzje o tym, że stawiają na elektryfikację, na zieloną energię, prawda? Więc no, myślę, że surowce ziem rzadkich są kluczowe
dla dalszego rozwoju technologii. Pytanie, czy konflikt, który ma teraz miejsce, czy recesja, która według mnie nastąpi, czy to nie zatrzyma rozwoju gospodarki na kilka lat. Być może za kilka lat dopiero ktoś zacznie korzystać z tychże surowców. Ważnym elementem, dlaczego Ameryka zrobiła pivot w stronę Korei Północnej i pół roku temu też zwolniono tych więźniów z Korei Północnej, było to, spróbuję znaleźć mapę, na której będzie Korea dobrze widoczna. Zwolnieniem, tu nie widać. Przepraszam, Korea Północna też posiada surowce ziemi rzadkich. One są wyceniane na kilka bilionów dolarów. I sytuacja, w której Chiny w dalszym ciągu mają kontakt z Koreą Północną, czerpią z tego tytułu korzyści różnorakie. W sytuacji, kiedy Korea Południowa i Korea Północna mogłaby się dogadać, a słyszymy o tym, że się dogadują, ocieplenie relacji, Ameryka dokonała tego działania tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie na Morzu Południowochińskim powstały te wyspy. Korea Południowa jako sojusznik Ameryki w momencie ataku na Chiny w wojnie konwencjonalnej zostałyby zbombardowane przez Koreę Północną. Więc dokonując strategicznego dealu pomiędzy Koreą Południową a Koreą Północną, Ameryka zapewniła sobie przewagę. Dlatego z kolei Chiny zrobiły pivot w stronę Tajwanu i zeszły z tej negatywnej retoryki. Coraz więcej słyszymy o tym, że być może się uśmiechną do Tajwanu i zaproponują dobry deal, prawda? Kolejne pytanie. Tamara Ochujenko pyta, jakie wiarygodne źródła informacji polecasz w docieraniu do tego typu danych i interpretacji niedostępnych w mediach głównego nurtu? Bardzo dobre pytanie. Jeżeli ktoś ma trochę czasu, to proponuję śledzić stronę Klubu Jagiellońskiego. Ja dzisiaj mam problemy z internetem tutaj, ale Klub Jagielloński dokonuje i Jagiellonia.org dokonują bardzo ciekawych analiz i uczestniczą, organizują różnego rodzaju konferencje, na którym polscy specjaliści w ramach geopolityki, geostrategii, specjaliści gospodarki spotykają się, no i są seminaria, prawda? I na takich seminariach są poruszane podstawowe treści, podstawowe zagadnienia. Natomiast w kuluarach można zapytać jednego, drugiego specjalistę, jak on myśli o danej sytuacji, prawda? I mi udało się porozmawiać z kilkoma ważnymi osobami w naszym kraju w aspekcie geopolitycznym, geostrategicznym. Oczywiście mówili półsłówkiem, nie mogą powiedzieć za dużo, bo być może ktoś słucha na Huawei'u, ale obraz rzeczywistości jest zupełnie inny. Także odpowiadając na pytanie tej pani, polecam uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach geopolitycznych, geostrategicznych oraz spojrzeć trochę inaczej na różnego rodzaju teorie sprzed 10-20 lat, które były wyśmiewane, a z biegiem czasu okazują się prawdą. Parokrotnie w swojej prezentacji użyłeś takiego stwierdzenia Europa umiera, co trochę przypomina propagandę TVP PiS. Trochę również rozcieczyło widzów. I czy jesteś w stanie rozwinąć tą myśl, tak, że oczywiście. Europa umiera? Europa umiera ze względów demograficznych, to po pierwsze. Nie rodzą się dzieci. W Azji się rodzą, w Afryce się rodzą, w Europie się nie rodzą. Zaprosiliśmy imigrantów, którzy mieli poprawić tą sytuację. Mówię o Europie. Imigranci oczywiście poprawiają sytuację dzietności, natomiast nie przekłada się to na wzrost gospodarczy. Przekłada się to na obciążenia socjalne do tego stopnia, że Szwecja odbiera emerytury własnym obywatelom, dając zasiłki migrantom. Więc pytanie, w jakim kierunku to zmierza, prawda? Czy osoba, która ma wzrost... Ja chciałbym też wytłumaczyć, że absolutnie nie mam nic do imigrantów. Wśród nich są bardzo, bardzo fajni ludzie. Natomiast jeżeli ktoś niekoniecznie chce pracować i ma przyrost w domu własnym 10:1, podczas gdy ja i ty mamy przyrost 1:8, no to pytanie, kto zwycięży, prawda?
za 10 lat, 15, okaże się, kto zwycięży. Sytuacja, która ma miejsce w Europie Zachodniej, jasno pokazuje, że no to no nie była dobra decyzja. Aczkolwiek decyzja w pełni uzasadniona. Dzisiaj Polska będzie spotykała się z tym problemem w momencie, kiedy Niemcy udostępnili Ukraińcom, otworzyli swój rynek pracy. Kilkadziesiąt tysięcy, a może kilkaset tysięcy Ukraińców, którzy pracują w Polsce i utrzymują naszą gospodarkę, naturalnie pojedzie do Niemiec pracować za 4 razy drożej, prawda, wykonując tą samą pracę. No i teraz pytanie, czy Polska powinna otworzyć się na imigrantów? TVP PiS mówi o tym, że nie zrobią tego, a w międzyczasie wydali 60 tysięcy pozwoleń dla Hindusów, Nepalczyków, innych narodowości, po to, żeby pracowali. No i widzimy dzisiaj Uber Eats, który w Warszawie, no wiemy, kto jeździ na Uber Eats, prawda? Więc no, Europa Zachodnia umiera, po prostu umiera. Koncept myślenia tego nowoczesnego zachodnioeuropejskiego doprowadza do upadku Europy. Poza tym dane gospodarcze no, nie kłamią. No, jeżeli Chiny, powiedzmy, mają rozwój na poziomie 5% teraz, powiedzmy, musiałbym to dokładnie sprawdzić. I mówi się, że jest stagnacja, czy też jest bardzo duże spowolnienie. A Europa ma 1%, no to w dalszym ciągu są do przodu, prawda? Jeżeli Polska rozwija się, powiedzmy, w tempie 4%, a Unia Europejska i strefa euro rozwija się w tempie 1%, no to pytanie, czy ona się dobrze rozwija. Jeżeli Wielka Brytania odchodzi od Unii Europejskiej, część krajów robi, jasno sygnalizuje, że nie podoba im się ta polityka, i Niemcy jako lider Unii Europejskiej mówią o tym, że powinniśmy wyrzec się naszej narodowości i razem współdziałać w tym projekcie, a państwa narodowe i społeczności w danych krajach się temu przeciwstawiają, no to pytanie, czy to się da skleić? Wydaje mi się, że nie. Dlatego według mnie Europa umiera i czeka nas dekada, dwie, trzy Azji, a jeżeli Ameryce uda się dogadać z Azją i jednak będzie panował pokój, no to jeszcze względnie będziemy się rozwijali. Mamy Brexit. Czy jesteś w stanie spekulować albo stawiać, jaki kraj następny wycofa się z Unii Europejskiej? Nie wiem, który się wycofa. Oglądając różne portale i różne media, cały czas słyszę, że my chcemy się wycofać. Wątpię, że to jest prawda. Mamy zbyt silne powiązanie z gospodarką niemiecką i trochę nie na rękę nam byłoby się wycofać tego. Być może Włochy, które mają bardzo silnie prawicowy rząd i rząd włoski jasno pokazuje Unii Europejskiej, czyli Niemcom, że nie podoba im się ta polityka i chcą realizować swoje przedsięwzięcia według własnego uznania. To może być kraj, który może pokrzyżować bardzo mocno plany w Unii Europejskiej. Czy mamy pytania z sali? Cześć. Słuchaj, zmienię troszkę specjalizację, ale myślę, że wątek może być ciekawie rozwinięty. Mam pierwsze pytanie. Kiedyś, nie wiem, tam chyba z kilka lat temu na studiach wykładowca powiedział, że powszechny dostęp do uczelni wyższych w Polsce propagowały Niemcy. Mi to tak ciężko było zrozumieć, ale jak ty się do tego odniesiesz? Druga sprawa to chodzi mi o branżę automotive. Mówię, że tam twój znajomy dobrze jakby zna sytuację, mówi, że Niemcy to wspierają. Ja nie wiem, oglądałem takie materiały, ale nie wiem, czy to trochę nie zahacza jakąś tam teorię spiskową, że Niemcom tak naprawdę nie zależy, pokazali tam na przykładach, a tak naprawdę inwestują w Chinach. U siebie to chcą utrzymać inżynierów, dać im pracę i utrzymywać no, też kwestię, no nie oszukujmy się, tam popyt na ropie. I czy jak u ciebie, według ciebie wyglądała, wiem, że ten temat był trochę rozwinięty, ale demografia, chodzi mi o tak naprawdę młodych, że na przykład teraz zastępujemy niewykwalifikowane osoby tam ze wschodu, ale na przykład nasze wykształcone tam z uniwersytetów wyjeżdżają na północ, na zachód, czyli mi chodzi o kolonizację ekonomiczną. Czy to oczywiście ma miejsce, przy czym do tego pytania ja bym dodał jeszcze jedno, jak długo potrwa używanie ludzi, a kiedy zaczniemy używać roboty. Według różnych danych europejskich w 2030 chyba drugim roku połowa zawodów zniknie, bo zostanie zastąpiona przez roboty.
największe na świecie firmy typu Amazon. Tego chyba nie mogę powiedzieć. Chyba nie mogę. Ale generalnie będą zastępowali, bardzo mocno z całą swoją logistykę pełną automatyzacją. Więc ludzie inteligentni, wykształceni, którzy są inżynierami, programistami i tak dalej, naturalnie będzie przepływ intelektu, też kapitału w tym kierunku, bo ktoś musi myśleć i kontrolować. Natomiast sam rynek pracy jako pracowników, którzy fizycznie to wykonują, będzie powoli, wydaje mi się, marginalny. W odpowiedzi na pytanie pierwsze odnośnie edukacji. To jest bardzo mocna teoria spiskowa. Ja nie chciałbym bardziej skłócać tam tego na YouTubie tej rozmowy, tego czatu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby obiektywnie spojrzeć na to, jak wyglądała polska transformacja, powinien poczytać o fundacji Adenauera oraz o fundacji Batorego i mógłby się między innymi z tej z analizy tej sytuacji dowiedzieć, że fundacja Adenauera do dzisiaj sponsoruje wszelkie inicjatywy proeuropejskie, antynarodowe. Dodatkowo jedna z partii, nie chcę wchodzić w temat polityczny, więc powiem bardzo ogólnie. Jedna z partii, która przez wiele lat rządziła w Polsce, została założona przez, była sponsorowana przez Fundację Adenauera i Fundację Batorego w ramach współpracy polsko-niemieckiej. CDU w swoim budżecie miało jasny, określony budżet na wspieranie Fundacji Adenauera i Fundacji Batorego. I te fundacje wspierały rozwój pewnych polskich partii. No to chyba logika jasno podpowiada, czy te grupy, ci politycy, czy oni mają zobowiązania wobec kapitału, który dostali, czy też nie. No ja podejrzewam, że mają takie zobowiązania i obserwując obiektywnie okres od transformacji do dzisiaj, widzimy, że mało decyzji tak naprawdę było wykonywane typowo pro-polsko, prawda? Realizowaliśmy bardzo często interesy Zachodu albo Wschodu. Najprościej można zobaczyć, no Polska zrezygnowała z miliarda złotych odszkodowania z Gazpromu, mimo że sąd przyznał nam to odszkodowanie. No to dlaczego polscy politycy zrezygnowali z odszkodowania, które sąd nam przyznał, prawda? Dlaczego podpisaliśmy najgorszą umowę handlową z Rosją, najgorszą w Europie, najdrożej płacimy za gaz, prawda? Więc edukacja, przepraszam, jeszcze ostatnie zdanie. Edukacja ma znaczenie, jest to teoria jak najbardziej spiskowa, ale jeżeli w polskim studiu, czy to będzie TVP PiS, czy inna, czy TVN, czy inna stacja i jedni przyciągają propagandą w jedną stronę, a drudzy w drugą stronę i bardzo ciężko jest znaleźć w Polsce równowagę, chociażby dlatego, że ponad 80% mediów po prostu nie jest polskich, kapitał nie jest polski. Jak w niepolskiej firmie ktoś może mówić coś złego na ten kraj, który sponsoruje, tak? Przykład Newsweek. Więc teoria spiskowa jest taka, że profesorowie na niektórych uczelniach trochę programują mózgi swoich ludzi. My sami jesteśmy zaprogramowani. Ja używam tego przykładu na ostatniej konferencji. Jeżeli ja chodziłem do liceum i uczyłem się w liceum o tym, że Polska nigdy nie dogoni Niemiec w rozwoju gospodarczym, a być może za 40 lat, no to jak zaprogramowano nasz mózg, prawda? No jak? No nie dogonisz nigdy Niemiec, prawda? Podczas gdy w Ameryce czy w innych krajach, nawet w Rosji, programuje się mózg tak, że dasz radę, będziesz najlepszy na świecie. No i być może to jest odpowiedź na to, jak edukacja na każdym szczeblu wpływa. Mamy wiele przypadków współpracy polsko-niemieckiej. Chciałbym zaznaczyć, że my powinniśmy brać przykład od Niemców, bo Niemcy mają bardzo pragmatyczne podejście do handlu, do gospodarki. Naprawdę moglibyśmy się od Niemców wiele nauczyć, powinniśmy się uczyć od Niemców. Natomiast Niemcy pięknie robią interesy dla siebie i teraz odwrócenie się Niemiec troszeczkę od Ameryki i piwo w stronę Rosji i w stronę Chin jest przykładem wyboru lepszego dealu, tak? Lepszy deal zrobią z Chińczykami, dlatego to skierują. Tak myślę. Tego nie mam matury,
nie szkodzi. Nie matura, lecz chęć szczera. Wracając troszeczkę do geopolityki, czy uważasz, że polityka, jaką prowadzi Unia Europejska wobec polskiego transportu, celowo starając się tak jakby zredukować jego wpływy za granicą, na zachodzie, czy to będzie miało jakiś wpływ też na siłę polskiego złotego, czy może osłabić naszą gospodarkę w stosunku do gospodarki państw zachodnich? Tak, jeżeli eksportujemy nasze towary, nasza gospodarka jest mocno spięta z gospodarką niemiecką. Gospodarka niemiecka może być w stagnacji czy też w recesji. Jesteśmy montownią europejską, tak? Robimy dla Niemiec, dla Francji, dla Anglii robimy. Sami nie mamy gotowych produktów, które sprzedajemy, więc będziemy rykoszetem dostawali przez to, że europejska gospodarka będzie słabnąć, czy też strefa euro będzie słabnąć. Dodatkowo należy sobie odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli Unia Europejska jest organizacją, w której ma być wolny handel i wolny przepływ towarów i usług, prawda? I polska firma, która chce zaistnieć na rynku niemieckim, ma tyle barier do przejścia i ma dokładane na dzień dobry kolejne bariery, żeby tam zaistnieć. Nie może tego zrobić. Przykład Ursus. Miał straszne problemy, żeby móc wejść na rynek niemiecki. I on tego nie może zrobić. Firmy zachodnie z potężnym kapitałem mogą robić u nas wszystko. Jest OK. No i teraz mamy branżę najlepszą w Europie, tak naprawdę najlepiej prosperującą. Branża transportu. Tiry polskie są i w Portugalii, w Hiszpanii, w Grecji są wszędzie. No jeżeli jest wolny przepływ towarów i usług, to dlaczego rząd francuski i niemiecki podejmują decyzję o tym, że polskie firmy nie mogą tego zrobić? Decyzja o podniesieniu stawek za przejazd i tych norm czasowych, nie znam szczegółów, ale tych norm czasowych pracy kierowców do norm niemieckich miałaby sens, gdybyśmy odgórnie wprowadzili pensje niemieckie albo francuskie. No to wtedy no super, możemy to robić, prawda? Albo gdyby siła nabywcza polskiej firmy transportowej w tym wskaźniku możliwości zakupu ilości litrów paliwa. Gdybyśmy mogli kupić tyle litrów paliwa co Niemiec za swoją standardową średnią, okej, byłoby super, ale nie możemy tego zrobić. Więc to jest decyzja, która absolutnie osłabi polski transport i polski eksport. Tak jakby... Jedno pytanie. W takim razie wracając do tego Polksitu, tak, który tam powiedzmy jakoś tam wywołuje burzę w internecie, czy w takim razie skoro Unia Europejska w przypadku, kiedy my się rozwijamy jako Polska, robi bardzo dużo, żeby nas osłabić, czy to gdzieś z tyłu głowy nie może jednak być dosyć realną opcją dla Polski, może nie w najbliższym czasie, ale w przestrzeni 10-15 lat, bo zakładajmy teraz, załóżmy teraz sytuację, że te wszystkie przepisy wchodzą w życie, o których teraz jest bardzo głośno, które powodują, że de facto no, tak naprawdę branża transportowa chociażby, która w Polsce ma bardzo duży wpływ na wzrost gospodarczy tego kraju, bardzo by ucierpiała, to niewiele by nas tą Unią poza dotacjami dla nowych firm by nas trzymało. Jak ty się do tego odniesiesz? Mamy dwie opcje, albo wyjdziemy, albo nie. Pół na pół. Jeżeli wyjdziemy, nie wiem, wątpię, że wyjdziemy, na razie ten temat odraczam, tak samo jak to, czy wprowadzimy euro, czy nie. Już dawno temu miał opisane euro, a w dalszym ciągu nie jest wprowadzone. Czy słusznie? Tak. Ja uważam, że tak. Jeżeli ekonomista mówi, że weźmy euro, a euro się rozwija w tempie 1%, a my w tempie 4%, to po co mamy robić euro? To jest prosty rachunek, nie trzeba tam wielkiej makroekonomii. Jeżeli Polska miałaby wyjść z Unii Europejskiej, w co nie wierzę, to mogłaby być tylko wtedy, gdyby miała bardzo silną pozycję w sojuszu krajów opartych o Międzymorze, gdyby ono faktycznie powstało. Ameryka, mówię, wspiera ten projekt, bo będzie czerpała z tego korzyści, musi kontrolować pivot Europy i Rosji. Natomiast nie wiem, czy damy radę. Jesteśmy tak silnie uzależnieni od gospodarki niemieckiej, że na ten moment nie możemy tego zrobić. Gdyby Polsce przez rok, dwa, trzy udało się spiąć te kraje, czysto spekulacyjnie teraz mówię, udałoby się spiąć te kraje, światowy kryzys nie zniszczyłby tych gospodarek, że nie trzeba było wszystkiego od nowa zaczynać, to Polska, będąc liderem Trójmorza, mając silną pozycję kontrolującą wschód, zachód, północ, południe, mogłaby rozkładać karty i mogłaby wyjść na swoich warunkach z Unii. To, co dzisiaj trapi Wielką Brytanię, jedyne, co ich trapi, to tylko to, że nie mogą się dogadać tak naprawdę odnośnie ceł
i granicy z Irlandią. I nie chodzi tak naprawdę o zwykły przebieg granicy. Chodzi o to, że mając granicę, wiesz skąd, jaką kasę będziesz miał z akcyz, z ceł i z różnych innych uwarunkowań. Chodzi tylko i wyłącznie o kasę. Więc jeżeli Polska miałaby wyjść z Unii Europejskiej, musiałaby zrobić sobie prosty bilans, czy to im się opłaca, czy nie. Jakby Unia Europejska miała się rozpaść, to dobrą decyzją byłoby szybkie wyjście z Unii Europejskiej, prawda? Natomiast my mamy taką przewagę, ogromną przewagę, z której ja jestem szczęśliwy, że nie weszliśmy do strefy euro. Jesteśmy niezależni finansowo, prawda? I polski system finansowy, być może to jest ważna informacja, polski system finansowy w samej konstrukcji systemu jest skonstruowany dość dobrze. Jesteśmy w miarę bezpieczni, mamy bezpieczne stopy, bezpieczne depozyty, zabezpieczenia. To, co się dzieje teraz z Getinem, Ideą, jest bardzo silne zamieszanie, to jest bardzo polityczny temat, ma wiele różnych wątków. Mógłbym o tym opowiedzieć ciekawie, mogę opowiedzieć po nagrywaniu tego, bo znam parę kąsków ciekawych. Natomiast jesteśmy w miarę bezpieczni. Czy nasza obecność w Unii Europejskiej w jednym systemie by nas uchroniła? Ja uważam, że nie. Jeżeli prawdą jest to, że Niemcy mają już wydrukowaną markę i tylko czekają, skup złota to potwierdza, no to pytanie, po co mielibyśmy być w tej Unii, prawda? Dlaczego Wielka Brytania odchodzi? Dlaczego Wielka Brytania nie zgodziła się na euro? Dlaczego nie chciała tego zrobić? Jest dużo odpowiedzi. Mamy niezależność i możemy to wykorzystać. Ważne, żeby nasi politycy działali w interesie Polski. I chciałbym jedną rzecz powiedzieć, taką akurat patriotyczną, historyczną. W naszej trudnej, ciężkiej sytuacji z historii, wynikającej z bogactwa Polski. Polska jest przebogatym krajem, tylko nie umiemy tego wykorzystać. Oraz strategiczne, ma kapitalne położenie. Polska miała okres dwudziestolecia międzywojennego, gdzie kilku polityków próbowało podejmować decyzje kluczowe dla rozwoju naszej gospodarki. Nie z perspektywy emocjonalnej, ideologicznej, tylko z perspektywy handlowej. I budowa portu w Gdyni jest tego klasycznym przykładem. Port w Gdyni miał być budowany we Władku, natomiast tam pływy wody powodowałyby ciągłe zacieranie portu, więc zmienili koncepcję na Gdynię, na wioskę rybacką i już po kilku latach Gdynia przerzucała, chyba odpowiadała za 17% handlu z Polską, prawda? No to teraz wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli nie będziemy patrzyli na dwa ślimaczki i dwa motylki, co latają nad Mierzeją Wiślaną, prawda? I przekopiemy tą Mierzeję, udrożnimy Wisłę, udrożnimy Odrę, połączymy Wisłę dużym kanałem z Odrą, będziemy mieli dobre stosunki z Niemcami i stosunki z pozycji partnerskiej, nie poddanego, tak jak miało to miejsce do niedawna, albo jeszcze ciągle ma miejsce, to się nic nie zmieniło. Z pozycji silnego partnera, no to sytuacja Polski się może zmienić diametralnie. Czy to jest taka możliwość? No właśnie Turcja jest tego kapitalnym przykładem, prawda? Podczas gdy nam się wmawia, że łamiemy demokrację, nie wiem czy wiecie, ale żyjecie w niedemokratycznym kraju. Jesteście niewolnikami, jak chyba też, chociaż ja nie odczułem tego. Jeżeli Turcja łamie prawo międzynarodowe, jeżeli wyrzuca ileś tysięcy dziennikarzy, ekonomistów, sędziów jednego dnia i miesiąc później, czy dwa miesiące później Polska zmienia Trybunał Konstytucyjny, czy dobrze, czy źle, tego nie ocenia. To są sprawy dla prawników, adwokatów. Ja nie jestem prawnikiem, nie wiem rzeczy istotnych, być może żaden z nas nie wie, dlaczego ta ustawa powinna być taka, a nie inna. Dyskutujemy o tym, a nie mamy pojęcia, więc ja o tym nie chcę dyskutować. W każdym razie, jeżeli Turcja robi takie rzeczy, a dwa miesiące później się spotyka z Angelą, Macronem i Władimirem i przybijają sobie piąteczkę i mówią, że jest wszystko okej i dalej współpracujemy, no to dlaczego to robią? To w niedemokratycznej Turcji można robić deal, a w Polsce też niby niedemokratycznej nie można robić dealu, bo się walić. No nie, to jest absurd. Kraj, nie ma czegoś takiego jak sojusze, jest tylko siła gospodarki, siła militarna i to decyduje o tym, kto jakie interesy robi. Po prostu. Jak ktoś myśli, że jest inaczej, to po prostu jest w błędzie. Okej, no to po pierwsze mówiłeś, że będzie zastąpienie ludzi robotami. No to co wtedy z siłą nabywczą? Znaczy, kto będzie konsumentem? Kto będzie kupować produkty, jeśli będą roboty? No to ty będziesz kupował produkty. No dobrze, ale wtedy nie będą mieli ludzie kapitału.
żeby no, kupić, kapitał. Jeśli nie będą mieli pracy. Jak będziesz bogaty, to kupisz sobie parę robotów, które będą za ciebie sprzątały, gotowały, pracowały w fabryce, być może nie. Być może tak będzie. Mm-hmm. Tego nie wiem. Ja nie jestem jakimś wizjonerem, ideologiem, że ja wiem, że za 15 lat na pewno robot będzie coś za mnie robił. Być może zmieni się totalnie koncepcja na Ziemi. Być może recesja, która teraz będzie miała miejsce, zmieni totalnie ekonomię, koncepcję. Może wrócimy do koncepcji sprzed 100 lat, kiedy nie było systemu emerytalnego, tylko każdy musiał odkładać pieniądze dla siebie i jakoś tam na starość się z tego wyżyć. Okej, okay, no to przewidujesz recesję. A jakie masz jakieś podstawy tej recesji? Na czym opierasz te przewidywania recesji? Jakieś fundamenty? Fundamentem do recesji jest po pierwsze zwykły cykl koniunkturalny. 10 lat dobrze, 10 lat niedobrze. Znaczy co 10 lat się coś zmienia. Rosną, spadają. Brzmi to strasznie lakonicznie i tendencyjnie, ale tak po prostu jest. No, świat ma koniunkturę. Po drugie, cykl, super cykl surowców. Po trzecie, strasznie duże zamieszanie na arenie międzynarodowej, zarówno gospodarczo, jak i militarnie. Po czwarte lub po piąte, krzywa dochodowości. Nawet pisał o tym chyba wczoraj Kuba na swoim profilu. Krzywa dochodowości między 10-latkami amerykańskimi a 2-latkami. Ty dzisiaj rano? Tak. Nawet miałem wczoraj slajd, tylko coś mi tu nie zadziałało. Jest tak, że gdy krzywa dochodowości 10-latek do 2-latek zagina się mocno do góry, nawet będąc na dole, ale zagina się do góry, wtedy Fed standardowo 5, 6, 7, 8, 10 miesięcy później zazwyczaj obniża stopy procentowe. Tłumacząc tą krzywą, próbą ratowania recesji, stagnacji czy też recesji na rynku, Fed zrezygnował z podnoszenia stopy procentowej, zostawił na niezmiennej pozycji. Pytanie, czy to była decyzja, która wynika z złej sytuacji na rynku akcji, obligacji i ogólnie rynku kapitałowym, czy być może Trump kazał tak zrobić, bo ma swoją koncepcję. No ja tego nie wiem. Natomiast myślę, że będzie recesja, bo jest zbyt długo dobrze, po prostu. Okej, okay, a przy takiej recesji przewidujesz, że dolar będzie wzmacniał się, czy też jako osłabienie dolara względem innych walut? Mam dwie koncepcje na ten temat. Ludzie w kryzysowych sytuacjach przerzucają kapitał na złoto, jeny, franka. Dolar też, powiedzmy, był traktowany jako bezpieczna waluta. Natomiast cały arabski świat i świat ropy jasno komunikuje, że nie podoba im się sytuacja rozliczania wszelkich surowców, wszelkich towarów w dolarze. Dodatkowo wzrost wartości dolaru przy eksporcie produktów amerykańskich czy też eksporcie ropy w dolarze powoduje u nich taką inflację, które dostają w prezencie. Więc dla nich byłoby na rękę obniżanie tego dolara. Dla Ameryki być może też byłoby na rękę, biorąc pod uwagę klasyczną makroekonomię, w sytuacji, kiedy kapitał odpłynie z rynku amerykańskiego, to dolar naturalnie powinien spaść. Natomiast jest strasznie dużo zmiennych i kilka dni temu czytałem książkę, którą przyniosłem. Ona nie jest aktualna, jest z 2012 roku, ale bardzo łatwo pokazuje, jak w ostatnim czasie, w tych napięciach, które mamy, jak klasyka makroekonomii odchodzi do lamusa po prostu. I że bardzo ciężko jest określić, jak się dana waluta zachowa. Po prostu ciężko, bo jeżeli Chiny mają swoją politykę procentową, Ameryka ma swoją politykę procentową, Chiny mają w swoim portfelu depozytowym obligacje amerykańskie za kilkaset miliardów dolarów, mają przeróżne inwestycje, no to pytanie, czy nie będzie dobre dla Chin obniżenie swojej waluty po to, żeby wypchnąć dolara wyżej. Lub odwrotnie. Ciężko mi odpowiedzieć. Mam dwie koncepcje, będę obserwował i będę patrzył. A jeśli chodzi o wojnę handlową, to też nie wiesz, jak może się odbić, czy wzmocni dolara, czy osłabi taryfy celne, zwiększenie ich. Ameryka jako kraj, powiedzmy, załóżmy, że stawiamy na eksport i eksportują dużo produktów. Ameryce zależy na eksporcie, chociaż też bardzo mocno chcą rozwinąć swój wewnętrzny rynek i decyzje administracyjne jasno pokazują, że chcą rozwinąć wewnętrzny rynek.
trochę sztucznie, ale to robią. Ameryce nie zależy na drogim dolarze, no bo naturalnie importerzy nie będą chcieli kupować takiej ilości towarów, jaką mogliby importować. Ameryce zależy na dodatnim bilansie handlowym. Będę obserwował złoto i nie będę przeliczał ceny złota do dolara na przykład, tylko będę patrzył na wycenę indeksów do złota i w oparciu o tym, jak surowce do złota oraz indeksy do złota będą się schowywały, taką będę miał wtedy koncepcję na to, czy dolar będzie umacniany, czy nie będzie umacniany. A koncepcję na to, czy będzie mniejszy, czy będzie się osłabiał, czy też rósł, mam kilka koncepcji. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, która jest właściwa, która jest prawidłowa. Jarku, ostatnie pytanie z naszego czatu. Czy rozważasz wzrost stóp procentowych w Polsce w związku z nadchodzącym kryzysem? Jeżeli... nie, nie rozważam. Chociaż powinniśmy podnosić, bo stopy procentowe są małe. No jak będzie kryzys i Polska będzie chciała ratować sytuację, to naturalnie obniżą stopy procentowe. Natomiast polskie stopy procentowe są na niskich poziomach, więc jest miejsce, żeby je podnosić. No i teraz kij ma dwa końce i ciężko to wywróżyć. Zobaczymy. Dziękujemy Ci bardzo za prezentację. Dziękuję.